Kępiński, Kapica. Ładnie wyglądają te podania, ale brakuje nadal miejsca. Brakuje okazji, żeby oddać strzał. Krystian Dziubiński i mamy bramkę! 10 minuta i 10 sekunda tego spotkania. Na 7 sekund przed końcem kary Łukasza Krzemienia Krystian Dziubiński wyrównuje stan tego meczu. Ostatnim sił wręcz ci zawodnicy, którzy przebywają na lodzie już bardzo długo. A niestety gol dla Polonii Bytom. Trafienie na 2-1. 7 minut do końca drugiej tercji tego spotkania. Na 7 minut, a w zasadzie 6 minut i 54 sekundy przed końcem tej tercji gola na 3-1 zdobywają rywale dającymi meczy. No i oni mówią, że faktycznie oczekiwali dzisiaj takiej małej ślizgawki na lodowisku Krakowi. No i teraz niefrasobliwość niestety Rafała Radziszewskiego kończy się trafieniem numer 4 dla rywali równo w 45.